wszystkich w kolejnej części mojego vloga. Jest 16 luty. Jadę w tej chwili do Szczecina. Kolejna część przeprowadzki. Zostało już niewiele rzeczy, ale to jest temat na inny film. Chciałem się podzielić z Wami wiadomościami, które otrzymałem od urzędu, dotyczącymi mojej pracy. I czy mogę pracować, czy nie mogę, co się wydarzyło. Zapraszam do oglądania. Zostanie mi o tym przypomniane, że dosłownie za rok muszę się tam zgłosić z tym orzeczeniem bez wezwania. Jak się nie zgłoszę, to po prostu zabiorą mi prawo jazdy. Więc dobre wiadomości: w dniu otrzymania tego pisma od razu złożyłem wypowiedzenie mieszkania, złożyłem wypowiedzenie z pracy. Czekam teraz na odpowiedź. A że jest, że są ferie zimowe, to jadę do Polski, do dzieci. Muszę za parę dni wrócić, gdyż 28 mam wizytę lekarską kolejną i poza tym muszę być w domu i powypowiadać takie rzeczy jak telewizję, internet i wszystko to pozałatwiać. Poza tym muszę też być, aby pootrzymywać ustalać terminy wypowiedzeń i tego wszystkiego z pracy, z mieszkania. Umieściłem na grupach dyskusyjnych, na portalu pewnym, ClickTrans się nazywa, moje zapytanie ofertowe o przewóz moich rzeczy do Polski. Ponieważ no nie chce mi się wynajmować samochodu kolejny raz, aby przewieźć rzeczy do Szczecina i wracać, kiedy ja nie potrzebuję już tu wracać. A poza tym nawet jak będę potrzebował, to ja potrzebuję wrócić na 1-2 dni. A samochód ciężarowy, czy bus, to jednak nie pali jak mała osobóweczka. Tak jak możecie zobaczyć w moim poprzednim filmiku, tu umieszczę, że tak powiem, linka. No, spalanie busa to wyszło na pusto 13 litrów. Jadę osobówką, pali 7-8 na trasie, więc no to jest, można powiedzieć, prawie dwa razy tyle. Więc po zastanowieniu się stwierdziłem, że może spróbuję, żeby ktoś mi to przewiózł. No bo jeżeli ja się wyrobię za 800 zł w tą i z powrotem, no to firma, myślę, że dałaby radę na 350 km za te 800 zł mnie zawieźć. No ale jest to też ale. Przy 40-tonowej ciężarówce stawki oscylują w okolicach 1 euro za kilometr. To jest na 350 km przykładowo 350 euro. A dostałem oferty od przewoźników busikami 3,5 tony 650 euro, 500 euro.
to jest stawka wyższa niż gdybym sobie 40-tonowe auto zamówił. I euro za kilometr to jest już dobra stawka. To nie jest stawka, za którą się nie pojedzie i nie da rady załatwić. Stałe umowy w firmach oscylują w granicach 80-90 euro, jeżeli są w tą i z powrotem płacone. Więc no myślę, że za 350 km to 650 euro to jest dosyć gruba stawka. Mnie taki przejazd do Szczecina i z powrotem z wynajmem auta kosztuje w okolicach 200 euro. Przykładowo wynająłem na 3 dni auto za 60 coś euro i 350 km tam i 350 km z powrotem to jest 700 i 15 litrów na 100 km spalanie auta, no to jest około 100 litrów paliwa, tak, czyli 160 euro, czyli 200 coś euro mnie kosztuje taki przejazd, a firmy, które teoretycznie nie przyjadą do mnie ze Szczecina, żeby odebrać moje rzeczy, tylko będą to ładunki powrotne i on i tak musi wrócić, sobie takie stawki życzą. No uważam, że troszeczkę za dużo. Dostałem ofertę za 900 zł. To już jest najbardziej bliska temu, co chcę zapłacić. Ale myślę, że no, ponegocjuję troszeczkę. Zobaczymy, czy mi się to uda. Czy może znajdę kogoś, kto mi przewiezie to za 800 zł. I wtedy nie będę musiał wynajmować busa. Przyjedzie człowiek do mnie, załadujemy i pojadę. I ja sobie wrócę pociągiem albo autobusem do Radebergu po moje auto, bo ja tam będę potrzebował jeszcze na 1-2 dni być, żeby zdać mieszkanie i już zakończyć ten epizod. Co się tyczy szukania pracy, no niby kierowców brakuje, niby wszyscy potrzebują, ale można powiedzieć, firmy olewają. Gdyż no ja do pracy, że tak powiem, wrócę za 2 miesiące, od można powiedzieć 1 kwietnia. A oferty są najczęściej już. Gdyż ktoś jak potrzebuje kierowcy, no to potrzebuje na już. I dużo firm mi na przykład nie poodpowiadało na maile, ani w ogóle żadnego kontaktu nie było. Wysyłałem zapytania ofertowe, były ogłoszenia, bo wysyłałem swoje życiorysy, swoje zapytanie. Nie odezwał się nikt. Odezwały się dwie agencje, które no, w ogóle nie są w okolicach moich zainteresowań z tymi ofertami, które mi przedstawiły. I to jest wszystko. Ja, że tak powiem, zadzwoniłem do firmy, która nigdy nie była w okolicach moich zainteresowań, ale jest blisko. Ze Szczecina do Angerminde ja będę miał między 70 a 80 km, więc to jest blisko i dlatego tylko się zainteresowałem tą firmą. Ta firma nie jest jakimś mistrzostwem świata, ale we wtorek jadę z córką do ferortopedy, czyli do ortodonty. A stamtąd będę miał 40 km do Angerminde, więc pojadę na rozmowę. Firma powiedziała mi, że mogę przyjechać każdy dzień tygodnia od 8 do 15, bo wtedy jest dział personalny obsadzony i mogę porozmawiać. Myślę, że porozmawiam, zobaczymy, jakie stawki oferują, co oferują. Zawsze będzie to opcja, gdzie mogę się zatrudnić od razu. Oczywiście po tym, jak mi się skończy zwolnienie lekarskie. I nikt mi nie każe w tej firmie zostawać na następne 15 lat. Będę tam pracował. Przyzwyczaję się znowu do pracy. I jak będzie kiepsko, bądź będą rzeczy, które nie odpowiadają, no to się będzie szukało innej pracy. Pamiętajmy. Żadna praca nie hańbi, nie dajmy sobie wejść na głowę i żaden pracodawca nie może nas zatrzymać w pracy, która nam już nie odpowiada.
jeżeli się czujemy źle, niedobrze, czujemy się źle traktowani, atmosfera nie pasuje, krzyczą na nas, mają jakieś wymagania, którym logika przeczy, no to zawsze możemy zmienić. Ja wiem, że zmiana pracy to jest zawsze stres, to są zawsze pieniądze, to jest wszystko. No ale bądźmy ludźmi, musimy czasami podjąć trudne decyzje. To jest tak jak podjęcie decyzji o powrocie do Polski. To jest trudna decyzja, ale w związku z tym, z wydarzeniami, jakie miały miejsce, no to ja musiałem podjąć taką decyzję, ponieważ no, niebezpieczeństwo, jakie istniało, było za duże. Nie wiem, czy opowiadałem o tym, ale może kiedyś nakręcę o tym, więc w następnym filmie opowiem Wam o tym, jak przebiegła rozmowa o szukaniu pracy. Już ze Szczecina będę szukał pracy. I po prostu tam będę miał bliżej. Jeżeli będzie jakaś oferta, to po prostu pojadę i będę szukał pracy. A na dzisiaj to już wszystko. Kończymy. Do zobaczenia. Podobało się, łapka w górę, subskrybujemy. Cześć.